No Wodniki! Kochani... Czekajcie. Czy ja sobie te karty... Tak. Dobra. Potasowałam. Ym, ale jeszcze potasuję. Robimy Wasze czytanko grudniowe. Grudniowe, czyli dwie historie miłosno-związkowo, być może rodzinne. Zobaczymy co wyjdzie. I jedna historia na pracę jedno co jest najlepszego do osiągnięcia. I Wy z każdym znakiem. No. Takie buty. Dawajcie tu jakieś ciastki lepiej, Miski. Bo kurde, przed chwilą robiłam koziorożca, to oni to tak pojechali z poważną energią do sakra. To dajcie coś lekkiego. No. Na przykład jakieś takie ciastko. Lekkie, takie, taki puszek. Ciastko puszkowate. Nie z puszki. Jezu. Rany boskie. Miszki, no ja się pogrążam. No pogr ale, ale, ale może być, może być, bo ja powiedziałam Koziorożcowi przed chwilą, ja jestem usprawiedliwiona. Strasznie, dlatego że biorytm mój jest zły, fizyczny i intelektualny. A teraz jakiś hater słucha, tylko niestety nie może skomentować, bo został zablokowany i myśli, Twój intelektualny biorytm to zawsze jest zły. No, usłyszeliśmy to. No brawo. No to jaka elokwencja, kurde! Dobrze, że Ty masz dobre. Jezu, do kogo ja mówię? Miśki! Ale to nie było do wodnika w ogóle. To było do hejtera, który sobie, po prostu, no jakoś tam posłuchał. Przez przypadek zupełnie i se pomyślał. Dobra, kochani. Eee, jezu... Wodniki, ale to na Was zawsze jest taki kaba... No, Wy wiecie. No, ale lubicie, lubicie, bo piszecie w komentarzach, że lubicie. Już będzie poważnie, spokojnie. Robimy dwie historie miłosno-związkowe. Dwie historie. I zaraz będziemy wiedzieć... Uuu, wodniczunisiu! Czemu jesteś wycofany? Wodnik jest wycofany, ale nie będzie rozwalał. No to co to jest? Małżeństwo? Co to jest za związek? Co to w ogóle ma być? Będzie... Ja nie rozumiem tego. Wycofujecie swoją energię, ale nie będziecie rozwalać, bo właściwie lepiej siedzieć w klatce. O! Proszę. No, to wszystko wiemy. To wszystko wiemy. No nie jest to niby spełnienie moich marzeń. Tak w ogóle to zupełnie to mnie wręcz dusi ta relacja. Ale nie będę tego rozwalać, bo mi się to nie opłaca. Tylko będę dalej dokładać do ognia. Niech się dalej pali, w cudzysłowie, ta relacja. W sensie palenia, w sensie roz, rozniecania, że cały czas coś się dzieje. Nie w sensie spalania. <laughs> Ej, wodniki, wodniki. To ja nie wiem. No i siedzimy w klateczce. Siedzimy, kurna w klateczce. Związkowo. A, proszę, proszę. Proszę, proszę. No to to Wam zaraz powiem. E, czekajcie, te karty muszę odłożyć na bok na razie. Kochani, czyli ta pierwsza historia. Y to, to właściwie już powiedziałam, właściwie to już nie muszę nic więcej dodawać. Jest gdzieś wodnik w jakiejś relacji, nie zgaduje ani nawet w jakiej szczęśliwy wodnik. Nie, 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 nie! Nieszczęśliwy, nie, wycofany, zduszony, totalnie pozbawiony swojej niesamowicie odlecianej gwiazd. Chciałam powiedzieć gwiazdorskiej, ale nie w sensie gwiazdorzenia, tylko w sensie gwiazd. Swojej odlecianej energii gwiezdnej, o nie gwiazdorskiej, tylko gwiezdnej, intelektualny bior, no to wiemy, wiemy. Um, pozbawiony tej energii, zduszony, zamknięty do klatki, no bo przecież nie będziemy rozwalać. Ja Was rozumiem, w grudniu ludzie nie lubią rozwalać, ale przyjdzie styczeń, trzeba się będzie nad tym zastanowić. Będziemy robić roczne, będziemy widzieć, co się będzie działo. Czy będziecie mieć jakieś zmiany, jakieś takie życiowe decyzje na przyszły rok? Ale to będziemy robić pod koniec grudnia, to spokojnie. Albo na początku stycznia, w zależności, jak, jak mi to tam wyjdzie z tym, tym z nagrywaniem. W każdym razie rzeczywiście szczęśliwy to Wodnik w tej sytuacji nie jest, ale nie chcę, żeby się mu rozwaliło, żeby się mu rozpadło. Chcę coś jeszcze ugrać, lub chcę jeszcze poinwestować w tą relację. I co robi? Siedzi w klatce, ale być może w grudniu tak ma być. Dlatego, że ta rada na grudzień, a propos tej sytuacji, jeżeli jesteście w takiej, jest taka, poczekaj, na razie masz związane ręce. Dlaczego związane ręce? No, bo dzieci chcą mieć normalne święta. Podaję przykład, kochani, Renboski, ja wiem, że to nie jest dla każdego. Albo dlatego, że Wy chcecie mieć jakieś normalne święta i chcecie nie być sami w święta i w Sylwestra, cokolwiek, co by to nie było, jaką byście nie mieli sytuację. Jest na razie pokazane, nie ma potrzeby podejmowania drastycznych działań. A wręcz nawet samych decyzji, bo to nawet nie, że same działania, ale nawet decyzji nie ma potrzeby podejmować drastycznej w grudniu. Nie ma takiej potrzeby, dlatego że Wy pokazujecie, ale, no tak, no nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy, no źle jest, ale ja nie chcę, żeby się rozwaliło. No to na razie się wstrzymaj. To nie jest, nie ma w tym nic złego. Mówię, przejdzie ten nowy rok, przejdą te wszystkie, wiecie, życie hulaszcze grudniowe przejdzie. Jezu, kiedy będą te święta? Ja już bym chciała. E, I przyjdzie normalne, szare styczniowe... Wiecie jak styczeń, kurna. Jezusie, ten styczeń to taki, kurde... Nie. Ale o czym ja gadam dowodnika? E, I przyjdą być może decyzje. Bo będzie coś takiego, a kurde, dobra, no to już było, dobra, to tutaj spędziliśmy, no to udało się, nie udało się, ok. Były fajne święta, były beznadziejne święta. Czas podjąć decyzję. I być może decyzja będzie w styczniu, w lutym, czy tam jakoś. No, mówię, to będziemy widzieć miśki, będziemy robić roczne, będziemy widzieć, co się będzie działo. Na razie chyba bym nie kombinowała za dużo w tej sytuacji w grudniu. Wy nie pokazujecie, że będziecie kombinować, absolutnie pokazujecie, że nie chcecie mieć burdelu. Jest jeszcze przekaz, który powiedziałam przed chwilą do koziorożca, który muszę powiedzieć, jest pokazany. Jest pokazane, że ktoś ma marzenie, jeżeli chodzi o. Ja teraz mówię do dobrych związków lub do związków z dziećmi. Ma ktoś jakieś marzenie? Marzenie być może podchoinkowe, jakieś, czy Mikołajkowe, czy coś takiego. Jest, jest, jest pokazane, że ma ktoś jakieś marzenie. I yy, jest pokazane, że to marzenie może nie, być, nie zostać spełnione w grudniu. I ja Wam powiem tylko tyle. To samo, co powiedziałam do Koziorożca. Jeżeli was nie stać na spełnienie tego marzenia, na przykład dla dziecka, to nie róbcie. To ja absolutnie nie mówię tego do wszystkich wodników, że macie spełniać marzenia dzieci, czy tam swoje, czy coś takiego. Jeżeli was nie stać w sensie takim, że byłoby to za duża dziura budżetowa, by się pojawiła po świętach, no nie, trzeba mieć też rozum. Nie każde marzenie da się spełnić na danym, zależy jakie jest, ale jeżeli możecie, jeżeli możecie, wydać te pieniądze. I spełnić czyjeś marzenie, które na razie pozostaje niespełnione, to pomyślcie o tym, zwłaszcza dziecka, dlatego że im częściej spełniamy marzenia, nie zachcianki. Posłuchajcie, co mówiłam do koziorożca: nie chodzi o zachcianki, chodzi o marzenia swoich dzieci, tym bardziej w ich podświadomości. Zakorzenia się, bardzo dobra myśl, która później będzie rzutować na ich późniejsze życie, do końca życia. Myśl, że moje marzenia się spełniają. To jest bardzo ważne, żeby dziecko miało coś takiego. Ja wam powiedziałam, mówię, mówiłam o tym długo do koziorożca. Już u was nie będę tego rozwijać. Możecie zobaczyć na koziorożcu. To było przy, przy pracy bodajże powiedziane, zdaje się. Yy, chyba, cholera nie pamiętam, ale chyba tak. Yy, nie, to było przy najlepsze do osiągnięcia chyba. Bo Dob jest dobra, nie pamiętam Boskie, nieważne. Miski, w każdym razie takie coś mówiłam. I ja to nie pierwszy raz mówię na tym kanale, że marzenia dzieci w miarę możliwości należy spełniać nie zachcianki, głupie, tylko marzenia, prawdziwe marzenia. Pomyśleć o tym. Na razie drastycznych jakichś decyzji lub działań nie podejmować, jeżeli nie chcecie sobie zburzyć. Albo atmosfery, albo w ogóle sytuacji grudniowej, rodzinnej, domowej, czy coś takiego. Dlatego być może trzeba się będzie wstrzymać z decyzją, na przykład do stycznia. Dobra. Druga sytuacja. Ym, I to, wiecie co, ja nie wiem, albo wracacz, albo nowo poznana osoba. Czyli ja być może mówię do singli teraz, ale mogę też mówić do osoby, która jest w jakiejś relacji, a ma coś, co ją podrywa na zewnątrz. No przecież, że tak. Ale mamy coś pokazane, co się do Was odezwie w grudniu. Powie coś miłego, ale nic z tego nie wyniknie. Totalnie nic. Jest pokazane, że się odezwie, że napisze, że zadzwoni, być może powie, że tęskni, być może powie, że ma dla Was prezent, może przyniesie prezent, może się będzie chciał lub chciała spotkać, ale jest pokazane, że ta, to, to, jest, to są słowa bez pokrycia. Słowa miłe, Wy się ucieszycie z tych słów, niektórzy przynajmniej. Bo być może czekaliście, no to już nie musicie czekać. Bez przyszłości, bez planu na przyszłość. I bardzo szybko um, albo działania nie będzie za tymi słowami, albo będzie działanie, a potem wycofanie się. Mamy do czynienia z wracaczem, lovelasem, osobą niestabilną. To nie musi być wracacz, bo możecie go jeszcze nie znać. I przychodzi dopiero ze słowem. Na, począt na początku było słowo, nie? Kłapie do Was. Na początku, ale jest pokazane, żeby uważać, czy to wracać, czy to nowe. Uważać, bo to, są, to mogą być słowa bez pokrycia, i jest pokazane, że to może być Lowela, osoba taka, która coś zrobi, a potem się wycofa. Dlatego ja Wam powiem tak: Wy macie na grudzień każdy singlak przepiękny, który poznaje nowych ludzi, lub każda osoba z poznakowodnika, do której ktoś może wracać, czyli wszystko, co jest takim zaczepieniem jakimś, czy to z przeszłości, czy to nowe, nieważne, uważać i obserwować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się wdziabdziacie w to teraz w grudniu na szybko, bez pomyślunku, bez obserwacji i bez dystansu, to weźmiecie sobie krzyż na plecy. Ciężar. To może być też osoba, która przychodzi z bagażem. Może też tak być, że ma jakiś bagaż ta osoba. Na przykład em, nie wyszła jeszcze z jakiegoś. W związku z przeszłości, czy coś takiego. Nie, nie. Was może obciążyć ta osoba. Przychodzi, żeby was obciążyć. Yy, nie brałabym sobie po prostu bagażu dodatkowego. Na, no, na cholerę wam, to na rany boskie. Yy, ja nie mam pokazane, żebyście absolutnie z nikim nie rozmawiali. Nie mam czegoś takiego pokazane, co oznacza, że nie dla wszystkich będzie e, tego typu przekaz, że jak przyjdzie nowe, to na pewno się. E, Wycofa i na pewno będzie beznadziejne. Nie dla wszystkich. Mam pokazaną ostrożność. Jeżeli jest ostrożność i dystans pokazany jako rada, to znaczy, że część wodników będzie musiała zobaczyć e, te lampki ostrzegawcze. Nie lampki, znaki, znaki ostrzegawcze. Ale być może część wodników, jak się zdystansuje i nie wlezie za szybko w romans, to jeszcze w styczniu się z tą osobą będzie spotykać. Ja tego absolutnie nie wykluczam, także spokojnie. Dobra. To były nasze dwie historie miłosne. Teraz lecimy z historią em, zawodową. Zawodowe. Praca, finanse. Praca, finanse. Jeżeli znacie lwa na terenie pracy lub 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 związkowiec no to nie o to chodzi, to wam będzie pomagał um, w pracy. Jeżeli znacie, jeżeli nie znacie, się nie przyjmujcie. Wy macie pokazaną bardzo, ale to bardzo dużą kreatywność i. O Jezu, dobra, no to nic takiego się tu nie dzieje. Kreatywność, siłę, um, siłę przebicia, um, odwagę do działania. Bardzo dobra karta. Przy karcie niezależności. Pytanie tylko, co robi ta wredna baba u Was? Ja Wam powiem tak, ponieważ to jest karta ym, raczej kobiety, raczej kobiety, ale się nie opieram. Z pod znaku powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, to być może to jest Wasza energia. I jeżeli to jest Wasza energia, w którą zupełnie niepotrzebnie wchodzicie, to w najgorszym razie będziecie wredne, dziewczyny. No, no, chłopaki też mogą być wredne, Jezusicku. W sensie jakaś wredność się pojawia? Dlaczego się pojawia ta wredność? O co to chodzi? Dlaczego się pojawia jakaś em, energia bardzo taka negatywna? Być może nawet, e, nie wiem, życzenia, jakieś negatywne życzenia wobec drugiej osoby, ale to nie musi być wasza energia. Wy możecie znać taką osobę u siebie na terenie pracy. Może być spod znaku powietrza, ale nie musi. Ja się absolutnie nie upieram, że to jest bliźnięta waga wodnik. Ja się nie upieram. Jest to na pewno wredna baba dla niektórych wodników w pracy. Wy tylko się postarajcie, że pozostajecie w grudniu w energii siły, odwagi, kreatywności i niezależności finansowej w ogóle niezależności takiej zawodowej. Wy się upewnijcie, że w tym pozostajecie i nie włazicie mi w grudniu w niepotrzebną zupełnie energię takiego, takiej wredności. A jeżeli macie babę, czy osobę wredną na terenie pracy, to jest pokazane nie poświęcać tej osobie czasu. Rada jest taka, nie poświęcaj temu swojego czasu. Jest jeszcze taka możliwość, że to nie jest żadna wredna osoba, tylko że jest to osoba, która nie umie podjąć jakiejś decyzji w grudniu. A ja mam pokazane, nie zwlekaj. No więc nie wiem, może trzeba decyzję podjąć. Jaka decyzja? Jest też być może nieprzyjazny urząd albo głupi jakiś urzędnik czy księgowy, ktoś taki kto czegoś nie zrobi, nie dopatrzy, może pomyłka być. Ym, I potem jakaś kara. E, e, tak do, u, o Jezu, nie umiem mówić. Upewnijcie się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o tam sprawy jakieś tam księgowości i tak dalej, tak dalej, dobra? Ym, albo sprawy z jakimiś urzędami czy coś takiego. Ym, energia ta wstępna, która się pokazuje jest bardzo pozytywna dla was, w niej należy pozostać. Jeżeli są jakiekolwiek Przesłanki, że gdzieś jest osoba wredna, nie poświęcać czasu. Jeżeli ta karta mówi o tym, że nie umiecie się na coś zdecydować, e, nie umiecie zakomunikować czegoś, dogadać się z kimś lub podjąć jakiejś decyzji, to jest pokazane, żeby nie zwlekać i żeby to rozwiązać. Nie marnuj już czasu. Albo nie marnuj czasu na osoby wredne, albo nie marnuj czasu na pozostawanie w energii albo wredności, albo braku decyzji. Nie umiem podjąć decyzji. Nie marnuj czasu. No. Nie zwlekaj, nie marnuj czasu. W grudniu. No, no, no tak. Miści, tak to wygląda. Ogólnie dobre karty. Siła, odwaga, kreatywność, siła przebicia, motywacja i samodzielność, niezależność finansowa. No, przecież ani boskie żyć nie umierać. No, weźcie, przestańcie. Natomiast być może, jak wy wchodzicie w karty siły, to inna osoba z pracy patrzy na was i wam źle życzy, bo jest zazdrosna. No jest to możliwe, no to nie poświęcę czasu tej babie albo tej osobie. Nie poświęcę czasu. Olać. No po prostu co Was to obchodzi? Niech se będzie. Dobra. Um, ogólnie to nie macie tutaj nic złego pokazania. Tylko uważać na ten brak decyzji i na to jakieś marnowanie czasu. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla wodnika w, um, w grudniu? Hmm. Hmm. Kochani, powtarza się nam to rozdroże. No, to jest strasznie to specyficzne. Nie, nie będziecie zadowoleni, bo ja powiem to i kurde, i na, tym, i na tym się skończy. Słuchajcie. Jest pokazane. Dokładnie, znaczy dokładnie, być może dokładnie to, bo to są inne karty, ale jest wydźwięk ten sam. To, co powiedziałam przy chyba pierwszej historii miłosnej, jak powiedziałam wam, że nie podejmujecie jakiejś decyzji um, i że zostajecie w jakiejś klatce, mimo że nie jesteście szczęśliwi. Owszem, to rozdroże i pozostawanie na tym rozdrożu z plecakiem i z kanapkami y, jest pokazane jako lepszy wybór w grudniu, ale to chyba nie będzie wybór życiowy do końca życia. W sensie to nie będzie tak, że zostaję, nie idę, tylko to będzie zostaje w grudniu i nie robię sobie burdelu. Ja myślę, że to jest raczej na takiej zasadzie. Koniec końców, Wy macie pokazane, że silniej w tym rozdrożu yy, przemawia energia, czy, czy to, co byście chcieli, przemawia za tym, żeby odejść albo się wyprowadzić, albo wyjechać, albo coś porzucić, cokolwiek by to nie było. Może praca, ja się nie upieram ze związkiem. Yy, silniejsza jest energia odej odejścia, odchodzenia, ale w grudniu lepiej pozostawić tą. Decyzję zawieszoną. Jest pokazane, najlepsze, co zrobicie w grudniu, to zawiesicie na ten okres, tych tam, iluś tam dni, tą decyzję odchodzenia lub opuszczania. Tak ogólnie, wy prawdopodobnie, ja oczywiście ja nie wiem, jaką decyzję podejmiecie, Jezus, ma, ja nie mogę mówić za was, ale prawdopodobnie raczej będziecie chcieli em, coś zmienić w swoim życiu, ale ja myślę, że dopiero. Po nowym roku. Bardzo jestem teraz ciekawa, jakie, jakie będziecie mieć czytanie na ten, na, na, na przyszły rok. Także każdy jeden wodnik, który ma w planie coś zostawić, porzucić lub zmienić, czy to praca, czy to związki, co by to nie było, ewentualnie przeprowadzka lub wyjazd do innego kraju albo powrót z innego kraju, jakiekolwiek zmiany i przeprowadzki i wyprowadzki i pozostawiania porzucania czegoś dla czegoś innego. To jest pokazane, że to może nastąpić, ale chyba nie powinno nastąpić w grudniu. Raczej bym się upierała, żeby tej decyzji nie podejmować w grudniu. No. No tak. Dobra. Miśki. Wszystko zrobiłam. Tak. Wy z każdym znakiem zodiaku. Od Barana do Rybek. Od barana do rybeczek. Od barana do rybeczek na grudzień. Wodnik z każdym znakiem. Jeszcze raz i lecimy. Dobra. Od baranka do rybeczek. Dobra. Z barankiem w grudniu mamy wyjście z klatki i rozdroża. No to to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej. Czyli sytuacja, że chcemy się uwolnić, chcemy wyjść z klatki, jesteśmy w klatce, nie, po, nie pasuje nam to, ale na razie mamy rozdroże. Czyli niby chcemy uwolnienia albo oni chcą uwolnienia, i wiemy, że mamy podjętą jakąś decyzję, ale jeżeli chodzi o działanie w kierunku tego wyjścia z klatki, to jest rozdroże. Jeżeli ktoś wyszedł już, już z klatki i się rozstał, czy coś rozwiązał z baranem. To możliwe, że w grudniu wrócicie na rozdroże z jakiegoś powodu. Z powrotem. Wybraliście, poszliście, uwolniliście się, czy oni się uwolnili, a potem z powrotem powrót do rozdroża. Bo nie ma decyzji lub nie ma działania w kierunku jakimś. O Jezusicku! Wiecie co? Z bykiem, to ja myślę, że chyba wy im wbijecie prędzej nóż w plecy niż oni wam. Bo wy jesteście pokazani, pokazani pozytywnie. Tak jakby cholera, tak jakby wam się raczej nie miała krzyczeć. Tak jakby raczej wodnik wbił nóż w plecy bykowi raczej. Hmm, strasznie to jest dziwne. Jeżeli nikt nie wbija noża, to mamy pokazaną relację, w której um, uważamy, że jesteśmy spełnieniem swoich marzeń nawzajem, wy i byk, ale jest i straszne cierpienie z tym związane. Cierpimy w tej relacji. Kocham Cię i nienawidzę. Ja nie wiem. Jestem szczęśliwa, szczęśliwy, w ogóle spełnienie marzeń, ale jak ja strasznie cierpię przez Ciebie. Co to jest? Miśki. Kurde. Albo mówię, albo wodnik wbije komuś nóż. Znaczy nie komuś, tylko bykowi. Zbliżnięta. O! Dobre. Dobra. Jeżeli chodzi... Znaczy dobre. Nie jakieś związkowe, bardziej indywidualne karty. Jeżeli chodzi o Was i o bliźnięta, karty mamy indywidualne. Tak jakby jedno z Was robiło coś dla siebie. Ale to nie jest głupie, co robi coś, ktoś dla siebie. E, ponieważ wam robię karty, a nie bliźniętom, to stawiałabym na to, że to wy będziecie mieć spokój święty, dojrzałość, przemyśl, przemyślenia, introspekcję i zadbanie o samego siebie. Raczej bym tak powiedziała, ale jeżeli uważacie, że to jest bardziej prawdopodobne, że bliźnięta to zrobią, to też jest to możliwe. Mamy terapię i nowy początek. Mamy wgląd w siebie, zrozumienie. Pójście do jaskini, przemyślenie pewnych spraw, mądrze zrobione, bardzo mądrze, duża dojrzałość, duże zrozumienie, nowy początek. Kochamy siebie, zasługujemy na miłość, nowy początek. Czy to znaczy, że będziecie razem? Nie wiem, być może to jest terapia małżeńska, być może, ale to może również oznaczać, że ktoś przemyśli i uzna, że kurde, ja muszę zadbać o siebie, a nie o drugą stronę. Jeżeli ktoś się leczy z alkoholizmu, z narkotyków, z czegokolwiek, to dobrze to jest. Rob... Jakiekolwiek leczenie jest pokazane pozytywnie. Dobrze jest robione. Z rakiem... Ach. Możliwe przeprosiny, ale tylko dlatego, że ktoś na siebie chce zwrócić uwagę, bo jest pieprzonym narcyzem. No to na takiej zasadzie. Ale mamy pokazane ważne decyzje. Mamy pokazane rozważenie, rozważanie tego, czy zrobić to, czy tamto. Wybory, a jednocześnie... Pomiędzy Wami i Rakiem jest pokazana karta porażki albo karta ego. W sensie zobaczymy, kto pierwszy do kogo przyjdzie. To może być też coś takiego. Przetrzymanie drugiej strony, a zobaczymy, kto się pierwszy złamie. No to ani nawet nie zgaduje, no to Rany Boskie. Nie będę mówić, że na pewno Rak, bo Rak jest bardziej emocjonalny, bo równie dobrze może być tak, że Rak powie, że ma w dupie, no i nie będzie przychodził, a wodnik będzie chciał. Ja nie wiem, kto, kto do kogo pierwszy może przyjść. Ale jest pokazane ego, pycha, duma. Jest pokazana osoba. Egocentryczna, która zwraca na siebie uwagę i przeprosiny robione tylko po to, żeby coś komuś udowodnić. Jeżeli przyjdą przeprosiny, bo nie muszą przyjść dla każdego, ale to jest strasznie, to jest tak, jakby ktoś czekał na przeprosiny, ale pierwszy nie przyjdzie, tak może być. A jeżeli przyjdzie, to tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. To nie są dobre karty. Jest też możliwe, że macie jakieś rozgrywki sądowe czy roz rozwodowe. To, to jest też tak jakoś troszkę nie za bardzo pokazane, nie za bardzo pozytywnie. Z lwem mamy pokazane zerwanie romansu i uzdrowienie, uleczenie po tym romansie, albo kłótnia, po czym jest wybaczenie, duża kłótnia, złość, kłótnia, przemoc jakaś, no nie wiem czy fizyczna, czy emocjonalna, ale jeżeli ktoś jest zdolny do jakiejś przemocy. No to to nie jest dobrze pokazane, ale zaraz po tym idzie wybaczenie. Kłótnia, przemoc, złość, nienawiść i wybaczenie. Ale to może być również zerwanie, zakończenie, i wybaczenie, i zostawienie przeszłości. W sensie odcinam się. To może być coś takiego. Z Panną mamy pokazane, że jest możliwy romans, mamy pokazane, że jest pasja, mamy pokazane, że ktoś kogoś pragnie, ale nie ma konkretu. Nie wiem. Nie ma inwestowania, albo jest takie coś, że idę do ciebie, bo chcę coś od ciebie dostać, ale ja sama sam nic od siebie nie dam. W sensie pasja, w sensie seksualnej energii, ale nie ma takiego właśnie konkretu, w sensie inwestuję w tą relację, będę budować, ale pasja i seks możliwe. No, możliwe, że się odezwiecie do siebie. Z wagą Uff, strata czasu. Oj... Ale karta małżeństwa. Ale karta małżeństwa. No to nie rozumiem. Strata czasu na małżeństwo. Strata czasu na związek. Strata czasu na kogoś, kto ma małżeństwo z kimś innym. Jaka strata czasu? Lub zakończenie czekania. Nie czekamy. Nie tracimy czasu, nie czekamy. Ale karta małżeństwa. Karta poważnego związku. Ewentualnie. A to jest do nikogo. Ktoś ma romans z kimś, kto, je, kto ma jakiś inny sakrament. Nie tyle małżeństwa, co inne. Yy, I strata czasu. Bo ta osoba nie wyjdzie z małżeństwa lub nie wyjdzie z jakiegoś tam kapłaństwa, czy co, co by to tam nie było. To wtedy jest strata czasu, jeżeli to jest taka sytuacja. A jeżeli to pomiędzy wami jest to małżeństwo lub związek, to jest pokazane stabilnie i zakończenie czekania. No, cokolwiek to dla was, dla was nie oznacza. Skorpion coś ukrywa. Ukrywa swoje emocje prawdziwe. Albo wy przed nimi, ale bardziej bym powiedziała, że skorpion ukrywa, to jest sama woda, to jest jedna wielka woda. Urażenie, obraza, emocje, jakieś dziecko ukryte, jakaś tajemnica wokół jakiegoś dziecka. Ktoś się nie odzywa, ktoś się chowa, ktoś jest tajemniczy. Co to w ogóle ma być, Anny Boskie? Weźcie przestańcie z tym skorpionem. Ze strzelcem jest pokazana jakaś propozycja i wyznania miłosne, ktoś idzie w waszą stronę, i teraz tak. Albo ta osoba idzie w Waszą stronę, a ma niezakończoną przeszłość z kimś innym, niezamkniętą przeszłość, albo to jest Wasza niezamknięta przeszłość, jeżeli ta osoba z Wami już kiedyś była, więc chce odnowić relację i przychodzi z pieśnią na ustach. Ale jeżeli to jest coś bardziej nowego i Wy nie macie takiej historii, że już kiedyś zrywaliście, no to jest pokazane, że za nimi się wlecze coś z przeszłości. No to się dowiedzieć, co to jest. Z koziorożcem. O nie o Jezu, nie, to w ogóle. A, a idźcie mnie. Nie, dobra. No to będziecie siedzieć i pić albo pać razem. No to jeżeli jakiś wodnik zna koziorożca, z którym się można napić, to tyle będzie robił. Nic z tego nie wyjdzie. Ewentualnie z braku laku ktoś się przyjdzie kimś, pobawi. Nudzi mi się, dobra, to chodźmy na imprezę. To jest takie totalne nic, że się w głowie nie mieści. Uważać na używki. Dwa wodniki. Poważna decyzja podjęta, nie odchodzę, nie opuszczam cokolwiek to dla Was znaczy. Może też oznaczać powrót. Odeszłam, odszedłem, ale wracam. Nie odchodzę albo wracam. Jest pokazane. Decyzja w grudniu. A z rybami też nie odchodzę, ale nie naprawiam. No to... Jaki to ma sens? No nie odchodzę, nie opuszczam, ale nie naprawiam. Ewentualnie nie odchodzę od żony męża lub tam innego człowieka, a z Tobą nie buduję. No to to też jest możliwe. Idźcie miastem, miszki. Rany Bościu, co to w ogóle ma być? Wodniki, kurde, zobaczmy, jaką macie kartę anielską. Pasja, no to jest jakie miałam słowo. Boże, wodniki na was, to ten mój umysł, to, to, to w ogóle jest radosna twórczość. To, to leci gdzieś tam nie wiadomo gdzie. I różne słowa przychodzą do głowy. No, w sensie pasja, no to rany boskie. Łączy Was z jakąś osobą pasja. Pasja jest możliwa w grudniu, że będzie się działa. Tam mieliście wcześniej tam jakieś, z jakimiś znakami, że seksy możliwe, romansy możliwe, ale czy coś z tego jeszcze więcej będzie. No to zastanowić się, żeby nie było tylko, że pasja. Żeby nie było, że my na pasji chcemy oprzeć całą swoją przyszłość z jakąś osobą, bo to się nigdy nie uda. Także misiaczki, tyle. Uważnie podchodzimy do wszelkich różnych dziwnych ludzi, to wiecie. Nie podejmujemy drastycznych decyzji, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Yy, I miszki tyle. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się na innych znakach prawdopodobnie, albo nie wiem, na jakimś innym czytanku. Yy, a na razie, buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.